Ciekawe. Napiszę tylko na czacie, że nas rozłączyło. Jak ktoś chce dołączyć, to powiem, że tam jest ten pokój, nie? Ale zobaczę tą Mazdę. A to Mazda jest fajna, ja cię nie mogę. A zapierdala niedziel, czy tak się tam toczy jak? Ogólnie fajnie jest, bo wiesz, masz fajny widok ze środka, ona jest kabriolet. No. Masz klatkę, widać też, jest bardzo przyjemna. Wizualizacja, czyli mówisz, jest dobrze zrobiona. To jest co innego niż w GTS-ie. Ja cię nie pierdzielę, a ty mnie zapierdala fajnie. Jezus, chuj. Aaa, zabawa tej. Ale mi się morda cieszy. Ej, wiecie panowie, jak to lusterko wirtualne kurwa usunąć? Wirtualne lusterko odsunąć? Znaczy no, usunąć. Jest chuda, wiesz? Opcja chcesz trzeba wyłączyć. Kurwa, stary, patrzyłem i... Chyba się nie da. A ja bez niego to sobie nie wyobrażam jechać. Co ty, mam przecież w samochodzie, kurwa, no stary, nie? Trochę realizmu trzeba rzucić. No ale wiesz co, ja dla bezpieczeństwa je mam, żeby lepiej ludzi widzieć z tyłu. A, chuj. Czasami ci to życie rocie, jak ktoś leci za późno hamuje albo coś. Fajna jest ta Mazda. Naprawdę świetna. Stream rozpoczęty. To co? To jedziemy. Jadę już 200 na godzinę nią. Szybka w takim razie jest, co? Ja się na pełnym manualu, kurwa, z shifterem. Ja pierdolę, znowu skrzynię rozjebię. Ktoś wie, ile paliwa do niej lać na ten tor? Nie wiadomo nic. A sliki są tylko twarde, nie ma innych. Dobra, no to się nawet nie tym nie bawimy. Rollpary... Wysyłam gościowi w niedzielę ten zaproszenie do Discorda, i ma ukryty ten link. No, musi go skopiować. I wkleić w przeglądarkę. Na PSN-ie mówisz, tak? Mhm. Tak, bo jak jesteś nieznajomy, albo ma jakieś ustawienia, albo coś tam jeszcze, on musi te gwiazdki po prostu skopiować i wziąć w tym nazwę. Skopiuje jako link. Ty, ale ona gwizda fajnie. No gwizda. Fajnie chodzi, Zajebiście, bez kitu, nie spodziewałem się. No powiem, on zapierdala, tu nie? Ty, ona chyba potrafi jechać szybciej niż się wydaje, ja na razie tak ostrożnie jadę. Na piące to ona tak gwizda jako rzutowiec. Ale się trzyma toru pięknie. O, przyklejona jest. O kurwa. Mówię, bo w środek fajnie wygląda. Była, o, była, dopóki nie dożyłem. A w środku jasno też, bo nie masz dachu, jest bardzo przyjemnie. Jak na wakacjach. Realistycznie. A ty z bazy pełni używasz ich teraz? Ale klaksonu nie ma. No nie ma. Ja zamawiam shifter w przyszłym miesiącu chyba, razem z ręcznym. Bo mi się do shiftera tęskni. Kiedyś miałem, ale się pozbyłem. No teraz w końcu jadę i... Nie mogę świetnie. Sobie habać. Ale ma strasznie czułą kierownicę. Znaczy się bardzo duży lok ma. A tego się facet nie da zmieniać, co mnie strasznie denerwuje. Na szóstym biegu tutaj, ale masakra. Ale opony teraz zimno, wiesz, nie? No stop. Przyjechałem z pół kilometra. Co
są twarde sliki, dlatego będzie ciężko dogrzać, nie? Trzeba będzie szybko jechać. No tak, rozwiązanie, albo trochę upuścić tego. O, cześć. Witam. No, mówiłem, dobrze, że wyłączyłem zniszczenia, nie? Chciałem ci powiedzieć, że się kręcę po torze, ale już myślałem, że... A wiesz co? Moja wina, bo miałem żółtą flagę i ją zignorowałem jak idiota, nie? A to biegi wydłużysz do tego dwójka, proszę, kurczę. O! Rzadko kiedy się hamuje tym samochodem. No, w to zauważyłem. Znowu się kręcę po torze. Dlatego, bo nie hamujesz. I w ogóle trzeba się przyzwyczaić na przykład do tego zakrętu. Jestem przyzwyczajony do jazdy na dwójce szybkimi samochodami. Teraz na trójce musiałem jechać. A jak mały odrzutowiec, zajebisty ten samochód. Bez niego, bardzo techniczna. Myślę, że będzie dużo fajnie jazdy. Trzeba będzie na weekendzie ostro przysiąść. Tor jest zajebisty. No tor jest, tor to jest mega. Boże, kurwa. No jest to ludzi go znam. Dobra, musiałem się wyłączyć, wylogować. Ale jak kerby czuć na tych tamtych. Pójdę się do drogi wypadnić. Te piące to przelatuje tyle zakrętów, bo ja mam, że... Tak, w pierwszej części to tak, a w drugiej części to jest inaczej. Ustawienia są dozwolone czy zablokowane? Podwórkę trochę zdycha na piątym biegu. Ale co dziwne, ten jego pisk nie ma związku z obrotami, tylko z prędkością. Bo ten pisk to jest skrzynia kuwa, mi się wydaje. Albo po angielsku straight through gearbox. Porsche też takie instaluje w swoich wyścigowych samochodach. Ale to będzie bolesne okrążenie, jak ktoś się wyjedzie, to się nie będzie. Szczególnie przed quali na przykład, nie? Gdzie Jury stają ten, gdzie będzie mnie zdążyć. Dobra, jestem na tym drugiej prostej, zobaczymy ile to pociągnie. Szósty bieg. Zaczyna zwalniać cały bieg z 96 na 180.
Ale na kerby to nie wolno najeżdżać. Nie, przyjdź kerba strasznie. Ale też potrafię zarzucić od razu mocno. Sky City. To 97. Nie opłaca się włączać szóstego biegu na. No nie, zwalnia. Ja na piątce zwalniam. Dobrze, hamuje. Hamuje mega dobrze. Nie, tu jest zakręt w prawo, w końcu. W prawo, bo to nie jest na prawo, to jest nasz dla pani. Dzięki. A ty tyłem jechałeś. Mam to przepisane. Też tam tyłem jeździłem. Na wcześniejszym okrążeniu. Ja cały noc szlajdę przejechałem. Ja myślałem, że to był żart. Nie. Serio. Razem z Jan Niedzialem, tylko tak. on nie. Że wam się chciało, bez kitu. Ja jechałem jakimś, nie pamiętam, jakimś trabantem czy czymś. Czymś dziwnym na pewno. Maksymalna prędkość to była 56 km na godzinę na wstecznie. Chociaż nie wiem, czy nie masz znowu wtedy jechałem. Jechaliśmy 20 kilka minut chyba. Ja no. Pierdziele, ale jeszcze za hardkorowcy. Ty jechałeś maserarką, mnie popychałeś z tym. Tak. A nagraliście to przynajmniej? Właśnie nie. Ach, szkoda. Być można było pośmiać z dobrym komentarzem. Ojej, co tam się stało? Ja się nie wyczułem tej mazy. Zauważyliście, że przy końcu obrotu chodzi ręka na bieg bierze? Tak, i ja zawsze wtedy zmieniam bieg. No fajnie to jest właśnie. Na końcu na polu czerwonego już rękę na ścinie biegu. Uwaga, ja tańczę po torze, ktoś tam jedzie za mną. Ale tu będzie prawda. Ale zmieniamy na 6 okrążeń ten wyścig, wiecie? Miało być 10. Nie, co ci wyszedłem? Gdzieś to jest dobrze, stary. Jasne. Co ty robisz teraz? Tak się nie robi. Obiec klienta, potem nadyra się. Nie. 10, tak, 10. Nie, bo Miki na początku mówi 10, że to jest inauguracja sezonu. To jest zajebiście. A teraz nie wiem, co nas zmieni.
Ja cię w ogóle niedziel nie słyszę, ja słyszałem 10 okrążeń, 10 okrążeń. Ja się spiszę na zapisę na 10, to cię przeszedzą. Przekażę. Chęcią pojadę tą Mazdą, kurde, po 10. Genialna jest. Świetnie, taki wypadnik, nie? Na tym szybko się nawet, wiesz, spokój o magazynie. Nie rzucę nią, bo to jest ważne. Ja też muszę zamówić shootera, gdybym nie próbował, wiesz, kupić fanateka, jak tylko wyjdzie do dana PS5, żeby to zrobić. Na tym się nie chcę odwalać, bo to mi na shooter to kosztuje. No to co, Mastera? 800 zł. No teraz się zbliża Czarny Piątek, koniec listopada, a Czarny Piątek to jest jedyny dzień, kiedy fanatek robi promocję, więc warto obserwować. No warto, tylko że ja nie kupię teraz, wiesz... Aha, bo nie ma jeszcze pod PS-a konsoli. Nie ma DD na ten. No tak. Ja mam kumpla, który pracuje w Siedlcach w MediaMarkcie. Mówi tak. Jeżeli są jakiekolwiek promocje świąteczne, Czarne Piątki i te inne, nie? Mówi, oni dwa tygodnie wcześniej, na przykład za lodówkę, która kosztuje 5200, krzyczą w cenę 5600 i w dzień promocji chcą za nią 5300, więc wraz są 100 zł na plusie, nie? Tak, oczywiście. Tak, to jest fakt, ale z drugiej strony na przykład taki pis kary, że coś takiego, jak on strzela jakiegoś za połowę sceny, strzela 300% więcej, to właśnie na tym to polega. Może w Polsce, wiesz, w Siedlcach, kurde, w MediaMarkt, gdzie jest kupujących 100, jest co innego, gdzie tutaj masz, wiesz, ogromne sieci, które robią mega promocje, więc wiesz. Ale z fanatykiem tego problemu nie ma, bo każdy wie, ile wszystko kosztuje cały rok. Dokładnie. Więc jak ja na przykład kupiłem moją kierownicę 100 taniej, nie? Jezu, spieprzyłem, no. Ten samochód przy dużych prędkościach potrafi mocno zarzucić tyłem, bardzo. Uciec. I wtedy już leci, jest koniec. Chciałbym sobie kupić na święta, jakby wyszło ten DD. Bym sobie kupił od razu miejsce. To na razie są chyba, pojawiają się zapisy, bo oni zawsze robią najpierw zapisy, nie? Znaczy przedsprzedaż. Ogólnie nie ma jeszcze DD na konsolę. No ale jak wyjdzie, to na pewno będzie najpierw przedsprzedaż, nie? No to ja sobie kupię na sprzedaży. PS5, widzę, co patrzyłem na sprzedaży, to to też zrobię. Krzywank, to co ty robisz na moim ekranie, to jest szok, nie? Już nawet daruję sobie ten monitor, on się kupię, że widzę. Jak Boga kocham, ja to muszę nagrać na telefon, nie? Na telefon? No nie mam innej możliwości, nie jestem youtuberem jak wy. Ale przecież możesz nagrać share. PS4 automatycznie zapisuje ostatnie godzinę rozrywki. Zależy jak zostawisz. Krótkie klipy, długie, nagrywać ci chcesz? Lub jak sama ci się dwa razy share z naciśnięciem. Odpalasz opcję nagrywania i w zależności jak masz ustawione, możesz sobie zacząć nagrywać. No, o, faktycznie, pokazało mi się. Cholerny samochód. To już cię panie Ślimaku gonię, bo to co się dzieje tutaj... A co się dzieje? Laguje? Człowieku, skaczesz mi po całej drodze. 2 metry nad drogą, 2 metry pod drogą, raz jedziesz z kołami, raz bez kół. To nie... GTS, niemożliwe. No, jak Boga kocham. A kocham. Klątwa się przeniosła. O kurwa. O kurde. Jechałem tam 200 na ostatniej prostej, nie? I tak wycedziłem, że on jest przed ostatnim zakrętem. Bez niego zahamować, jednak nie ma co. Ale znowu czas poniżej 9 minut. Ja mam 2 spiny i mój czas się nie będzie liczył. Niestety. Ja też miałem parę spiny. Ale to auto nie ma klaksonu. Wydaje się, że tym autem można troszkę przyfolgować w niektórych momentach, bo jest takie długie okrążenie, że... Nie wiem, zrobić to niż
204 ha mniej więcej. Dobra, tym razem musisz leć bez spina. Wiecie, tak po około 180 hamowania jest bardzo ciężko tłumaczyć. Bo strasznie buja przód. A tego akurat nie zauważyłem. Ja mam z kolei problem, że jak wejdę w zakręt przy dużej prędkości, to nagle potrafi tył uciec i jest wtedy koniec. A to nie, mi to się nie dzieje. Mi to hamowania po dużej prędkości na przykład. Po dużej prędkości. I tył ucieka zawsze. To i tak się zgadza. Już pół sekundy wolniej, no. A 11 sekund do przodu. 8,59,8 miałem czas. 20 sekund do przodu. Tuż poniżej 9 minut. Za wcześnie hamuję. Ja można tak późno hamować. Można. Tutaj tak on będzie sporo, żeby to zapamiętać szybko. Ja gonię ślimaka, wyjeżdżam za Migla, patrzę, ślimak przodem do mnie stoi. Tam ładnie się wyjdzie. Ale patrz, jak włączyłem nagrywanie, skończyły się te cyrki dziać, nie? Nie mam się uspokoić, zawstydził się. Nie no, mi się tyłem bardzo podoba to. Przodem tak jak z babą. Ready Player One. Przecież się obejrzę, tak nie widziałeś. Zajebiste. Tam do tyłu się. Too fast. Ty, Kwelks, jak jedziesz, zauważyłem, to nie masz ustawionych
żeby widać było hamulec, gaz i szczęgło tego trzy pasków. Mam, koło biegów. Tak? Ale nie patrzę. Na tym streamie nie widziałem ostatnio, co z tego, z widełków wstawiałeś. Wiesz co, może dlatego, że bawiłem się ostatnio hadem i dzisiaj go znowu z portem zmieniłem. Aha. Chciałem to patrzeć właśnie. Bo te paski się pojawiają tylko wtedy, kiedy jest widoczna, opony. Aha, rozumiem. Nie. Ja mam tak ustawione chyba. Aha. Bo tam jest możliwość ustawienia pełnego hada, albo z takiego skromniejszego. Ja mam taki minimalny. To mnie nie chcesz uprzedzać? Bo ja czekam na te cyrki znowu. Znowu spin do jasnej ciasny. Ja jeszcze nie miałem żadnego spina. Ja na karuzeli miałem. Prosta, to jest przede mną. Brawo. Mam 7,40. Ja miałem spina, ale na razie nie anulowało mi okrążenia, bo zmieściłem się z nim, w nim w torze. Koleś sobie stoi na środku toru w górę w lesie, nie? Nawet żółta flaga nie wiem, nie. No. Też wychodzę na prostą teraz w końcu. 8,51. 8,51, tak? Też miałem 7,40 na wyjściu na prostą, tak ty? Byłem bardzo ostrożny na ostatnim tym. Po ostatnim spinie. Ło! Ale zobaczymy, ile mamy w plecy do końca. Nie, raczej będziesz pierwszy, bo ja spinowałem, stary. Nie ma szans. Tak się, panie kolego, dobra. O, już mam 7 sekund do przodu, a przejechałem chyba 10-10 zakrętów. Wszyscy polecieliśmy we trzech. Kolega też, obcokrajowiec jakiś. 8,41. Ze spinem, ale... No to już. Dziękuję, ty... dobranoc, fajnie się jeździło. A ty ile miałeś? 10 sekund. Ojej. O, nie mam paliwa. Ja mam rezerwę. Teraz sobie dotankuję więcej. Na pełne. Zobaczymy, ile to wtedy starczy okrążeń. Kurde, muszę powiedzieć synowi, żeby poszedł spać. Cześć. Małżonka wróciła z pracy. Twoja? Mhm. Sąsiada.
Ja mam 8.40, jak wyjeżdżam na prostą. Prawie dobrze. Dobra, panie Ślimak, teraz jedziemy bez... Bez spinów? Tak, bez pierdzielenia się. No dobrze. Tylko nie wiem, czy mi paliwa starczy, bo już na rezerwie jadę. To nie zmienia ich biegów poniżej dwójki. Jeszcze raz. Jadzie. Dlaczego? No ale to, że ty nie możesz usnąć, to co ja mogę zrobić, ty? No właśnie, miało być tak. Rzucam trochę ciśnienia zapona, żeby się dogrzały, bo się nie zagrzewają w ogóle. Nie no. Chwila w pit stopie. Zaraz wracam. Kurde, ja mam 9 sekund do przodu. O, oh, wow. I wyspinowałem. I nie mam paliwa. Całkowicie nie tak. I będę go robił, bo to będzie film instruktażowy, jak wyjść ze spina.
to wyjeżdżasz z pit-stopu i masz opony ciepłe? Ja sobie obniżyłem ciśnienie do minimum, do 15 i teraz trzymają ja temperaturę. Też mam, ja też mam 15. Szalto obniżyło na jeden. Nie wiem, czy to tak lepiej z tym ciśnieniem. Dobra, panowie, ja sobie idę. I położyć ryby, albo coś. Moje nowe hobby. Fishing Planet. To jest darmówka? Tak, za darmo jest. To, co to jest? Fishing Planet. Aha. Za darmo. Idealna na leżenie w łóżku i relaksowanie się. Przespróbować. No, spróbuj, spróbuj. Dobra, na razie. Na razie. ...8,58 nie wnąłem, panowie. Już poniżej 9. No. A ja też już kończę, bo ja... ...panów muszę iść. Pan Jaska. Był na piątej... Po piątej wstaję teraz, no pan, mam dramat się przestawić. To po prostu ja mam, że... ...umieram rano, kurde, po którym jestem tak wolny. To nie dla mnie, ja bym tak nie mógł. To się jest do mnie? Ja po 7 wstaję. No, o to by. No, mam na 6, tak? Mam taki czas rytmu, że 6 ma minut mam odbić i jak przyjdę, to myślę 8 godzin, a ja tylko biorąc to szkoły, więc zależy mi, że zbliżę na 6, tak? Zresztą ta 15, to szkoła, to 15, to było. Mało ma to raz, wiesz, i tego muszę tak trwać ciężko, bo mógłbym sobie chodzić nawet na 9, kurde, ale mógłbym gdzieś po tym się dało. Ale zakładam, że jak tak wcześniej zaczynasz, też wcześniej potem kończysz, nie? No tak, mówię, no właśnie, ja mogę przyjść do pracy między 6 godziną rano, a 9. W zależności od której przyjdę, to muszę odrobić 8 godzin. Robię to. Ja muszę na tym miejscu dojść do 16, to będzie wtedy, to jest dokładnie. Dobra, panowie, ja uciekam. Miłej nocy. No, no dzięki nawzajem.
Michał, widzę, że już w niedzielę poszli. Obaj? Chyba obaj. Obaj niedzielę? Nawet nie wiedziałem, że obaj. Dobrze. Ja jeszcze zrobię jedno okrążenie, bo też będę się zbierał. Ja się zbieram, bo muszę porozmawiać po prostu z moją małżonką. Mega jest super. Komentarz dobry. Mówię wam, nie miałem już skąd wycinać, bo mi za długi film wyszedł. Naprawdę wyścig był super. Jutro jadę na targi, to nie wiem czy zrobię za zeka. Nie wiem, o której wrócę. Ale w miarę wcześniej to zrobię nam to. Jak się pisze za tego osa? A, C, O, S, I, T, podwójnie. A reszta normalnie tutaj jest to. Ale tego chyba nie musiałem. Dobra, na dziś koniec. Uciekam panu. No, na razie. Na razie. Kiedy będę widział, że mi się film przesłał?